Witam Was, kochani, serdecznie i rozpoczynamy najnowszy odcineczek, oczywiście, Hanta z kamerką. Zróbmy to. Kochani, w każdej grze trzeba sobie zrobić delikatną przerwę, zresetować sobie głowę, popróbować czegoś innego może, albo po prostu skorzystać sobie z czasu wolnego, z wakacji i porobić sobie inne rzeczy. Byliśmy na spływie, byliśmy w okolicach Torunia, w samym Toruniu. Czas urlopu. Więc to był czas dla nas, ale nie, powiedzmy, nie był to, może to źle zabrzmi, ale to nie był zmarnowany czas, tylko właśnie to było takie ładowanie baterii. I ja naprawdę polecam każdemu takie naładowanie baterii, żeby właśnie ruszyć z taką pełną parą do przodu i mamy fajne akcje, które nam się udały teraz ostatnio i muszę Wam się też przyznać, że zasmakowałam w kuszy. Nie jestem specjalistką od kuszy, jest to zupełnie inna broń, inaczej trzeba do niej podejść, również trzeba całą taktykę zmienić. Jest to, powiem Wam, jedyna broń, gdzie ja muszę się dostosować do niej. Muszę trochę zwolnić. Muszę złapać głębszy oddech i być bardziej celna. Mam jeden bełt i koniec. To nie magazynek, ani żaden karabin. Okej, kochani, pierwsza sytuacja przed nami. Mamy sytuację, gdzie to my atakujemy team, duo, ubijający chyba Skribika, jak dobrze pamiętam. I oczywiście George pada, zostaje podpalony. Ja również się odwdzięczam tym samym. Już wcześniej Wam mówiłam, czym jest podpalenie. To nie jest żadne, tak jak wtedy mówiłam, przepraszam, frajerstwo, tylko po prostu taktyka w walce, którą również należy wykorzystać. I mam tutaj właśnie taką notatkę, jak zwykle zrobioną, do której się odniosę, przeanalizujemy ją razem. Ale o co jeszcze tutaj chodzi? Mamy walkę właśnie z teamem, duo, i praktycznie George'owi już pali się ostatni segment życia. I jak widzieliście tytuł, dzisiaj troszeczkę inaczej. Ja rozumiem, że każda gra wymaga od nas pewnej taktyki, podejścia. Biegając po mapie, ja nie mówię tylko o Hancie, ale biegając po jakiejkolwiek mapie, zacierają nam się pewne ścieżki, kochani. Częściej biegamy jakąś inną ścieżynką, drogą, wykorzystujemy jakieś inne może krzaczorki, żeby się rozejrzeć na chwilę, ponadsłuchiwać, bo to jest ważne. Jeżeli ogólnie grasz w strzelanki, to taktyką żadną to nie jest ciągle biec na jolo. Musisz na chwilkę stanąć, musisz na chwilkę ponadsłuchiwać, co się dzieje wokół ciebie, bo inaczej jesteś na przegranej pozycji. Ile razy nam się zdarzało, że my jesteśmy właśnie w ciągłym ruchu, obserwujemy, niby mamy kontrolę nad tym, co się dzieje wokół nas, ale są gracze, którzy potrafią przez całą rozgrywkę w jednym miejscu siedzieć i czekać, aż zbiorą wszystkie resztki i tylko zatrą rączki i powiedzą: dobrą robotę zrobiłeś za nas, albo zrobiliście, no bo są tacy. Są też tacy, co uciekają, zostawiają towarzyszy. Przecież już też o tym właśnie Wam mówiłam. Więc ta gra to emocje. Emocje, nad którymi musimy panować, ale niekoniecznie się ich wyzbywać. Bo jeżeli ja się czegoś boję, to dobrze, jestem ostrożniejsza. Jeżeli się czuję pewna, że mam pomoc od swojego towarzysza, to nie głupieję, ale wykorzystuje, by przechytrzyć pewien krok przeciwnika. A więc, kochani, mamy mroczne widzenie, tak?
I ono jest bardzo, bardzo przydatne i wykorzystujmy je. Mroczne widzenie umożliwia nam podgląd, czy jacyś inni gracze znajdują się blisko nas, czy też nie. Więc będąc blisko przeciwników, tak jak w tej właśnie sytuacji byliśmy, zamiast się ukrywać, trzeba działać. Oni i tak już wiedzą, że jesteś blisko. Więc nie siedzimy bezczynnie, tylko działamy. Nad emocjami można panować, byleby nie spanikować, nie uciekać, nie robić żadnych głupot, tylko skoncentrować się na bieżącym zadaniu. Zauważycie, że my naprawdę nacieramy. Wchodzę do góry, nadsłuchuję, widzę jednego przeciwnika, od razu atakuję i wiedząc, że mam drabinkę za sobą, ja już miałam takie momenty i wiem, jak się już zachować. Ktoś wchodzi po drabince, jesteś bardzo blisko tej drabinki. Stój, czekaj. Przeciwnik przejdzie troszeczkę dalej i masz go. I jesteś zwycięzcą. Zapraszam. Szarobeczka. Tutaj strzelę. Dostał. Jeden leży. Kurde, no. Thank you.
Szapteczka. Mam jeden pasek. Musimy go ubić szybko. Wiem. Okej, kochani, obejrzeliśmy daną sytuację, a teraz sobie obejrzymy sytuację, w której jakby to powiedzieć, może najpierw przeczytam, a właśnie to później wam dopowiem. O co chodzi? Gdy jesteś w teamie, warto podzielić się na pewne obowiązki. Jeden nadsłuchuje, obserwuje, drugi ubija bossa. Gdy ubijacie bossa razem, i teraz uwaga, musicie mi przyznać rację. Gdy ubijacie bossa razem, owszem, idzie to szybciej, ale będąc w środku walki, jesteśmy bardzo ograniczeni. Bardzo. Przewidywalni. Oczywiście, że jesteśmy przewidywalni, przecież jak ktoś podbiegnie, nas podsłucha, to przecież wie, czy jesteśmy gdzieś na górze, czy jesteśmy gdzieś na dole. Przecież nie gramy od tygodnia, nie gramy od miesiąca. Mniej więcej wiemy, jak pomieszczenia wyglądają, dany teren. No co innego, nowa mapka, no to cały czas ją poznaję. Chociaż na niej też mi fajne akcje wychodzą. Ale właśnie tak jak wam mówię, no... Przecież będąc w środku, narażamy się właśnie na to, że przeciwnik nas po prostu zaatakuje. I teraz... Jesteśmy właśnie przewidywalni i ogłuszeni hałasem. Przecież będąc w środku, walcząc z bossem, my naprawdę nic nie słyszymy. A bynajmniej słyszymy tylko ten harmider wokół nas. Co daje idealny przepis na zaskoczenie i atak ze strony przeciwnika. Dlatego warto, by każdy z teamu zajął się swoimi konkretnymi zadaniami i czuwał jeden nad drugim. Tutaj ubijam asasyna. Moja rada, jeżeli ubijasz asasyna i masz kuszę, ja nie wiem skąd nam to przyszło, ale kurczę, fajne akcje wychodziły z tą kuszą. I jestem taka, jeszcze. Ale chodzi o to, że jak ubijasz bynajmniej asasyna, tak samo granat czepny na niego nie działa, bo on jak się teleportuje, to po prostu wszystko znika, co się w niego przyczepiło. Magic. I właśnie jak ja go ubijałam z kuszy, zobaczycie na nagraniu, że automatycznie od razu podchodzę do niego, się nie boję i sobie wyciągam te bełty, żeby załadować i znów go zaatakować. Bardzo fajna taktyka, nie bój się podejść, tak samo ze rzeźnikiem, tak samo z pająkiem, ze skrybikiem, może ze skrybikiem trochę ciężej, no bo on tą koncertinę tam rozprowadza, ale idzie to zrobić. Ubijasz z kuszy, łapiesz bełty, ładujesz i znowu walisz w bossa. Więc tak. I jest czerwone. Znowu mroczne widzenie. Ktoś jest blisko. Nie dość, że na mrocznym widzeniu widzieliśmy, że ktoś jest, to ja już po prostu słyszałam, bo ja wychodziłam. Ubijałam, wychodziłam asasyna, więc usłyszałam, że nadchodzi team. Później jeszcze jeden nadszedł, ale jakoś zrezygnowali i po prostu odpuścili nam. Ale wtedy... Zobaczycie, że jest naprawdę ciężko wycelować z kuszy. Jeżeli ty próbujesz jakąś nową broń, nie poddawaj się. No dobra, nie wyszło za pierwszym, nie wyszło za drugim, ale w końcu trafisz, wyczujesz tą broń. Nie bój się eksperymentować. Zapraszam. To jest bełta. Psy.
NW. Zresztą się troszkę. Są tutaj. Blisko. Weszli. Czekaj. Jeden jest w środku na pewno. Następnie tu idą. Tak, gnój. Widzę kolesia. Działam. Gdzie biegnie koleś do ciebie? Brawo. Leży. Zabiłem kurde kolesia za tobą. Ale szli następni. Idą następni. Okej, kochani. I ostatnia taka moja tutaj rada, wskazówka na koniec jest taka, że jakby to wam powiedzieć, naprawdę często grając w Hunta widzimy sytuację, że aż to widać, aż to się przebija, że ktoś jest randomowo ze sobą, że to nie jest tak jak ja na przykład z George'em, okej, jesteśmy małżeństwem, gramy razem, znamy się już kilkanaście pięknych lat, ale musi być współpraca. Ty nie jesteś solo. Tak samo w trio. Graliśmy od razu ostatnio z Twardowskim i może akcje nam nie wychodziły, ale to jest właśnie kwestia docierania się, żeby to wszystko razem zagrało. I teraz właśnie mam taką tutaj taką uwagę, że grając z kimś, nie graj jakbyś był solo, bo porażka gwarantowana. Jesteście razem, razem biegniecie, razem walczycie, razem działacie i dążycie do zwycięstwa. Razem, kochani. Nie zostawiaj kolegi. Nie myśl samolubnie. Nie fragi. Nie kile. To są najważniejsze. Tylko żeby taktycznie podejść do danej sytuacji i pokonać przeciwników, którzy stoją nam na drodze do tego, żeby zdobyć nagrodę i z nią wyjść, bo o to tutaj chodzi. A więc zapraszam was na ten splot współpracy z George'em na koniec tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście miał być film, gdzie omawiam paczek, ale wyszło tyle tego wszystkiego odnośnie nowej mapy,
Każdy znajdzie to, co, coś tam dla siebie na YouTubie. Nie będę tutaj po prostu omawiać tej mapy. Ona jest wciąż nowa dla mnie, wciąż ją odkrywam, więc niektóre rzeczy zostawię dla siebie, wiadomo. Ale naprawdę bawię się świetnie i klimat jest przecudowny, zwłaszcza w tym miasteczku westernowym. I jeszcze się śmiejemy z George'em, że ta lokalizacja, po nazwach wam jeszcze nie powiem, ale jest lokalizacja, która bardzo, bardzo przypomina właśnie Biskupin. Tam jest też fajnie. Kochani, bardzo ślicznie wam dziękuję za wysłuchanie tutaj moich tutaj takich wskazówek, porad dla was. Mam nadzieję, że ta seria będzie trwała, będziemy tutaj omawiać tego chęcika, grać sobie razem. Miłego oglądania i udanego weekendu z uśmiechem na twarzy. Trzymajcie się. Pa, pa. Idzie. No tak, senwu. No kurde, zanim mi wystrzeli ten pistolet, jak pierdolę. Zranny, kurwa, ale... Jak mnie to denerwuje.
Woda się. Jest koleś przy mnie. Tak. Brawo, dasz. Leży. Love it.